Kontynuujemy objazd wszystkich dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Tym razem byliśmy na Woli. To dzielnica, która się niesłychanie dynamicznie rozwija. Zresztą to widać za mną, dlatego że powstaje tu olbrzymie centrum biznesowe. No ale mamy oczywiście też tą swoją wspaniałą, klimatyczną, starą Wolę, którą tak wszyscy lubimy. Dzisiaj rozmawiałem zarówno z seniorami w naszym ulubionym centrum na Nowolipiu, centrum, które integruje seniorów z młodymi ludźmi. Miałem okazję też porozmawiać z młodzieżą, z Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Razem się zastanawialiśmy, jak na przykład przekonywać o tym, że ocieplenie klimatyczne to jedno z największych wyzwań, które stoi przed nami. Jak o tym mówić młodzieżowym językiem? Byłem oczywiście w miejscu, w którym powstaje najważniejsza inwestycja dotycząca tramwaju na Kasprzaka. Cześć panowie, dzień dobry. To naprawdę bardzo potrzebna inwestycja. Ta część miasta, ta część Woli będzie po prostu dużo lepiej skomunikowana z resztą Warszawy. Byłem tam, gdzie budujemy kolejny żłobek, dlatego że ten program żłobkowy rozwija się świetnie również na Woli. Ponad 1000 miejsc na samej Woli udało nam się zapewnić. Także byliśmy w bardzo wielu różnych miejscach, udało nam się porozmawiać z wieloma ludźmi. No i proszę mi powiedzieć, jak tutaj się, jak się pan tu odnajduje w tej Izbie Pamięci? Uważam, że to jest bardzo dobrze zrobione, że ten charakter tego bunkra, to jest rzeczywiście akurat to pasuje właśnie do tego, co było. Pan sobie nie wyobraża, jak się ludzie mogą pozytywnie z zadowoleniem do powstańca. To jest wspaniała historia. Na końcu spotkanie otwarte z mieszkańcami, na którym mogliśmy przedyskutować te wszystkie problemy, które dla Woli są najbardziej istotne. Samorząd bardzo często lepiej wykonuje niektóre funkcje, bo po prostu jest bliżej obywateli. I dumni wszyscy jesteśmy z tego, jak się Wola rozwija. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.